Witamy Państwa serdecznie z Centrum Harmonii w Denia. Nasi witamy. Goście. Witamy. Amen. Damian, Daniel, Tereska i ja, Gracjana. Akurat przygotowujemy się do regresji hipnotycznej z Danielem. Poprowadzi Teresa Korol. I żeście już trzy regresje z Danielem widzieli. Dzisiaj będzie czwarta. Czy będzie dalsze? To się okaże dzisiaj. Tak? Także Teresko, powiedz, dlaczego dalszy ciąg? Dlatego, że jeszcze nie wszystkie warstwy zostały wyeliminowane. Czasami na jeden problem składa się wiele części i dopóki nie wyeliminuje się wszystkiego, no to tak naprawdę organizm nie zacznie się regenerować, bo coś jeszcze po prostu siedzi, coś jeszcze zawadza. No i trzeba po prostu to coś odnaleźć. Mieliśmy już trzy sesje, dzisiaj będzie czwarta. Daniel przed tą sesją no, ma jakiś opór. Że pierwszy raz tak trzy sesje już przeszedł i pierwszy raz dzisiaj coś takiego czuję przed tamtymi sesjami. Nie miałeś takiego oporu i lęku, nie? Generalnie powiedz jeszcze, jak się czujesz, czy czujesz się lepiej niż wcześniej, jak ci po tych sesjach, które już odbyłeś? To znaczy, no, jeżeli chodzi o pracę oczu, to jest poprawa, nie? To tak jak już mówiliśmy, w sensie takiej elastyczności życia i tak dalej, aczkolwiek po tej trzeciej sesji, no ja wiem, dwa dni po tej sesji, to takie troszeczkę dość podłe lęki mnie dopadły i próbowały znowu pociągnąć za sobą, jak to miało miejsce lata temu i myślę, że stąd ten opór też dzisiaj jest, bo możliwe, że to będzie decydująca sesja w pewnym sensie, nie? Coś, że tak powiem, próbuje się uchwycić mnie jeszcze tak no, z całych sił, na ile może, nie? Bo dzisiaj prawdopodobnie może to zostanie rozwiązane, stąd jest to odczuwalne jako lęk. Nie? No tak, ale też dzisiaj po raz pierwszy, no, przeprowadziłam z Tobą już trzy seanse, trzy regresy, a dzisiaj po raz pierwszy odczuwam w Tobie lęk i to lęk, który nagromadzony jest na klatce piersiowej. No ja więc, też go czuję, dokładnie. Więc jeśli jest to lęk nagromadzony na klatce piersiowej, no to związany jest z sercem. Czyli bardzo głęboko gdzieś z uczuciami, bo serce, kochani, to nie jest tylko mięsień sercowy. Serce to jest cała klatka piersiowa. Mamy 7 czakr serca, nie tylko jedną. Tak? Chociaż ta główna jest tutaj, ona idzie ze środka. Się wylewa teraz, tak? Ze środka klatki piersiowej, czyli to jest, tak bym odbierała, że jakby ten lęk idzie z poziomu wyższych poziomów, z wyższej energii, być może nawet kontakt, relacja, Ty, Bóg. Bo tutaj no, to takie najbardziej subtelne. Jakby nie znaczy to, że jakąś ma chorobę serca albo jakaś choroba serca się rozwinęła nie, w tym czasie. To nie ma żadnego. To jest na poziomie energetycznym po prostu. Znaczy, może ja coś tutaj wytłumaczę. Często taki lęk na klatce piersiowej zbiera się, jeżeli na przykład rodzice zastraszają dzieci, dlatego nie wolno tego robić, bo dziecko jest sercem, każde dziecko jest sercem otwarte bezpośrednio do rodzica. I jeżeli rodzic zastrasza dziecko, no to dziecko tą energetykę lęku chłonie po prostu do serca, prawda? Bo to serce jest otwarte. I potem nie ma świadomości, bo ani dziecko nie ma świadomości, ani człowiek dorosły też nie ma świadomości, co tutaj sobie tam nazbierał. Ale w życiu dorosłym potem można reagować lękowo, tak? Można reagować lękowo i te lęki właśnie reagują na klatce piersiowej. No i generalnie no, w większości przypadków, no niestety, ale pochodzą z dzieciństwa, prawda? Pochodzą poprzez zastraszanie, poprzez lęk, który po prostu się gromadzi. I on sobie tam śpi, tak? On sobie śpi w tej klatce piersiowej. I często człowiek, który nazbiera sobie właśnie takie lęki, potem zamyka się, blokuje się przed uczuciami, blokuje się przed miłością, ze względu na to, że podświadomie chce się bronić przed otwarciem, dlatego że może być znowu zraniony, prawda? Może być znowu zastraszany, może się wydarzyć znowu coś złego. Więc no, chciałam tylko te parę słów wytłumaczenia, bo to dzieje się wszystko na poziomie energetycznym, na poziomie podświadomym, a serce jako mięsień sercowy może pracować zupełnie prawidłowo. Chociaż jeżeli wpada się w paniki, no to ten mięsień sercowy też jest w tym lęku ściśnięty, wobec czego no, też mogą się pojawić później jakieś choroby.
Generalnie, kochani, no zapraszamy. Ciekawa jestem, co nam dzisiaj wyjdzie, bo każdy seans z Tobą to, to jest to w ogóle jakaś wielka niewiadoma i duże zaskoczenie. Bez cenzury. Także zobaczymy. Także, kochani, zapraszamy. Jesteśmy po prostu w pięciu. Jeden na leżąco i czterech na siedząco. Mój syn Peter jest kamerzystą, jak zawsze. Dlatego w tym momencie opuszczamy salon i zostaje Tereska sama z Danielem. Przygotowuje go do regresji, a my potem cichaczem wchodzimy i jesteśmy świadkami zdarzeń po prostu. Będziemy nagrywać tylko tą część, kiedy on już będzie wprowadzony. I potem omówimy po prostu wszystko, co się stało i będzie wytłumaczone. To więc na razie dziękujemy i zapraszamy w ciszy, wsłuchujcie się. Gdzie jesteś? To miejsce jest straszne. Co to jest za miejsce? Widzę jakieś sale pełne ludzi, ale ciężko ich nazwać ludźmi. A czemu ciężko ich nazwać? Są strasznie zdeformowani i kalecy. Czy widziałeś już coś takiego w swoim życiu? Na żywo na pewno nie, ale to też jest coś zupełnie innego niż to, co czasem w filmach pokazują. Czy mógłbyś to bardziej opisać? Jest mnóstwo łóżek, one są piętrowe, takie stare, metalowe, ciężkie. Coś jak może na początku XX wieku albo do czasu wojny. Nie wiem, czy to jest szpital, czy więzienie. Ale nikt się tymi ludźmi nie interesuje, oni tam leżą i się rozkładają żywcem prawie. Czy tam to jest jakieś takie zbiorowisko tych ludzi, a nie ma nikogo z opieki, nikogo, kto by zarządzał tym? To nie jest miejsce do opieki nad ludźmi. A co to jest za miejsce? Nie są, tu, są tam pozostawieni, żeby z czasem odeszli. Żywi, którzy z czasem odchodzą tam? Czy to jest taka umieralnia? Tak. Mówiłeś, że ci ludzie są zdeformowani. W jaki sposób? Część z nich, z tego co widzę, jest jakby od urodzenia zdeformowana. Powyginane mają kończyny, ale oni są bardzo wychudzeni, nie wiem, chyba jedzenia tam nawet nie dostają, albo bardzo mało. Nie wiem, czy to jest psychiatryk, czy to jest więzienie, nie mogę jakby wyjść z tej sali, ciągle jest ten widok. A gdzie ty jesteś w ogóle w tym wszystkim? Bo widzisz ten obraz, widzisz tych ludzi, ale jak siebie umiejscowiasz w tym? Ja na razie się przechadzam i oni mnie nie widzą, więc nie wiem, muszę gdzieś się odnaleźć. Oni ciebie nie widzą? Nie, nie widzą mnie. Ale może nikogo nie widzą, bo większość już jest w stanie niemalże agonalnym, więc nie wiem, czy cokolwiek do nich jeszcze dociera. Nawet nie wiem, czy niektórzy jeszcze żyją, czy już nie. A skąd ci ludzie tam się znaleźli? Zostali tam pomieszczeni celowo. Przez kogo? Ci ludzie nie są mile widziani w społeczeństwie. Czemu? Ludzie się ich boją.
Dlatego, że są zdeformowani. Boją się ich schorzeń, boją się ich doświadczeń. Nie chcą ich na co dzień mieć w swoim życiu. Czy tego typu ludzie są jakby wyszukiwani, wyłapywani i umieszczani w tym, nazwijmy to, miejscu, ośrodku? Czy tak? Czy oni są wyszukiwani ze społeczeństwa i po prostu umieszczani tam w tamtym miejscu? Tak, tak. Społeczeństwo musi być czyste? Czyste i wolne od takich ludzi. I tam nie daje, tam się ich umieszcza, nie daje się jedzenia i oni tam umierają. Obserwuje się ich. Obserwuje się ich cierpienie, obserwuje się ich reakcje. A do czego potrzebne jest to obserwowanie? Wiesz, na takich ludziach można eksperymentować, bo oni się nie będą bronić, oni się nie poskarżą, nikomu nigdzie nie pójdą, oni już stamtąd nigdy nie wyjdą. Pełno cierpienia. Co na tych ludziach jest eksperymentowane? Wytrzymałość ciał ludzkich na różne obciążenia. Jakiego? Jakie? Jakie obciążenia? Chęć poznania granic ludzkich możliwości. W sensie? Wytrzymałości na zimno, na... Na ból? Na trąd, na ból, na cierpienie, tak. Oni są poddawani takim torturom? Daniel, gdzie ty w tym wszystkim jesteś? Kim ty jesteś i jaką rolę tam pełnisz? Skąd się tam znalazłeś? Nie mogę się jeszcze tam odnaleźć, ale widzę scenę, jak w nocy jakiś człowiek jest przywiązany jakimiś pasami, łańcuchami do łóżka i nie może się ruszyć i po prostu przeżywa katusze, a coś mu robią, ale nie wiem co. On jest praktycznie nagi. A kto to jest ten ktoś, co robią takie rzeczy? To są ludzie, ale oni są w kitlach, są jak chirurdzy, ja nie wiem. Są lekarze? Myślę, że to są mężczyźni może. Ale to są lekarze? Czy mogą być lekarzami? Z wyglądu można by ich tak opisać, ale... Ale lekarze przecież nie powinni zabijać, a ci tu zabijają. Tak, ale czy to są lekarze, którzy zabijają? Tak, oni mają wiedzę medyczną i chcą swoje poznania poszerzać w tak bestialski sposób. A ten ośrodek, w którym są pozbierane te osoby, czy to jest jakieś więzienie wykorzystywane do tych celów? Czy to jest ośrodek psychiatryczny? Co to jest takiego? Wydaje mi się, że to jest zakład psychiatryczny. Jest to. Są to potężne kamienice, ale to wszystko, co ma miejsce, to jest pod ziemią głęboko. Nawet jakby ktoś przyszedł na odwiedziny na powierzchni, na parterze, na wyższych piętrach, to tam tego nie znajdzie, nie zobaczy, to jest ukryte. Czyli tak jakby tam na... Jest to ogrodzone murem, tam nie można tak sobie wejść bez umówienia, wszystko jest pilnowane. Czyli tak jakby na tym wyższym poziomie, no to jakby był taki normalny ośrodek czy szpital psychiatryczny, a w tych podziemiach dzieją się te wszystkie rzeczy niedobre. Takie w ukryciu, tak? Tak. Gdzie byś ten ośrodek czy ten szpital umieścił? W jakim regionie, w jakim, nie wiem, mieście, w jakich okolicach na ziemi? Jakie to może być miejsce, jaki obszar?
Wydaje mi się, że to jest... Tak jakby, nie wiem, dwudziestolecie międzywojenne albo początek wojny, tylko że tu działań nie widać. Mhm. Ale jakie miejsce? Prostu... Jakie miejsce, jaki kraj? Wydaje mi się, że personel mówi po niemiecku, ale to mogą być też zachodnie ziemie Polski, nie wiem teraz. Mhm. Okej. Okay. Danielu, znajdź teraz siebie w tym wszystkim, bo na razie jesteś jego obserwatorem. Tak. Siebie tam nie widzisz. Oni ciebie też nie widzą. Kim jesteś, co tam robisz i dlaczego akurat na to miejsce? Skąd się tam wziąłeś? Jaką rolę tam pełnisz? Gdzie jesteś? Ja tam nie chcę chodzić, chciałbym wejść. Mhm, ale jesteś tam fizycznie, jesteś wśród tych ludzi? Gdzie jesteś? Co tam się dzieje? Czemu nie odpowiadasz? Próbuję siebie tam znaleźć. Mhm. A w podziemiach jest bardzo mało światła, tylko takie malutkie okienka. Jest półmrok. Jedynie te sale, gdzie są eksperymenty, to są oświetlone. Mhm. Ale jeżeli jesteś tam na dole, no to możesz pełnić jedną z dwóch ról. Czyli albo możesz być jednym z tych ludzi, na których przeprowadzają eksperymenty, albo możesz być lekarzem. Bo przypuszczam, że innych ludzi tam nie dopuszczają do tego miejsca. Chyba, że jest jakaś inna, wyjątkowa jakaś sytuacja jeszcze, trzecia. Nie, tam na dole nie ma nikogo więcej. Strażnicy nie pozwolą nikomu. Mhm. Więc kim jesteś? Po której stronie jesteś? Czy po stronie tych lekarzy, czy po stronie tych ludzi, którzy są poddawani tym eksperymentom? Czuję straszną niechęć do ciała i nie chcę żyć. Wydaje mi się, że chyba jestem osobą podaną eksperymentom. Mhm. Czy mógłbyś siebie w tym odnaleźć, odszukać? Zobaczyć siebie lub poczuć? Nie wiem czemu, ale ciągle widzę obraz czarno-biały i troszkę mnie to denerwuje. Mhm. Czy w związku z tym, że tam jest ciemno, to i ewentualnie no, mogą, jeżeli jest to potrzebne, dawać trochę światła, czy tam no, te kolory mogą być właśnie jasne, ciemne, a resztę w ciemność się zlewać? Tak jest w tych pomieszczeniach, gdzie sobie leżymy po prostu, natomiast te łóżka mają kółka, to są jakby takie nosze i... Każdorazowo sobie wywożą kogo chcą do tych sal, do których nikt już nie ma dostępu i tam jest dużo światła i tam się znęcają po prostu. Uh-huh. A w której tej sali jesteś, w którym jesteś miejscu? Czy tam, gdzie tego światła jest więcej, czy tam, gdzie jest nie, niecić? Jestem teraz w miejscu tam, gdzie jest ciemno, półciemno. Ciemno jest, Czy leżysz na czymś? Też na takim łóżku na pryczy, ale jest... strasznie twarda, nie wiem, jakbym na desce leżał, albo już całe ciało tak boli po prostu samo z siebie. Uh-huh. Jak siebie widzisz i jak czujesz swoje ciało? Nie rusza się, ale jest bardzo paskudnie po prostu, nie chcę tam. Danielo, ale musisz to opisać.
Jak wygląda twoje ciało? Jest totalnie wychudzone, same żebra, same kości, jedynie przepasane w pół jakąś szmatą dosłownie. Mhm. Czy leżysz tam nago? No praktycznie tak, tylko, tylko w pasie jest. Mhm. Jakiś kawałek prześcieradła. A czemu w pasie jesteś przepasany? To jest ubranie wszystkich, którzy tam są. Wszyscy tam są mężczyźni, akurat to wszyscy są tak przepasani, reszta ciała jest goła. Czy możesz poruszać się na tym łóżku? Nie mam siły chyba jeszcze. Czy chorujesz na coś? Czy tak zmaltretowane przez nich jeszcze muszę chwilę tam. Ja tam jestem dość młody, a wyglądam już jak umierający starzec. Ile możesz mieć lat? Myślę, że 35-40 mniej więcej. A jak wyglądasz, czemu mówisz, że twoje ciało jest deformowane? Sama skóra i kości po prostu jakoś dziwnie powyginane, ale nie wiem. Powyginane kończyny? Czy tak zawsze było, czy co? Powyginane kończyny masz? Tak, nogi, nie mogę normalnie chodzić. A ręce? Ręce to dosłownie patyczki takie. Łóżko jest troszkę podniesione, głowa jest troszkę powyżej, odchylona tak do tyłu, bo nie mogę oddychać, oddycham ustami. Czy jesteś poddawany jakimś eksperymentom? Czy tylko po prostu tak już leżysz? W tym momencie tam leżę, ale... Ale tam nie leży nikt, kto nie był poddawany. Wszyscy, którzy tam leżą, muszą być albo będą. Czyli to już jest taka sala po tych eksperymentach, tak? Tam już po prostu czekasz, kiedy zejdziesz, kiedy odejdziesz, czy jeszcze jesteś poddawany tym eksperymentom? Tam się nie leży długo, szybko się umiera, bo nikt tam o ludzi nie dba, bo mają takich napęczki, ciągle są nogi. I co potem robią z tymi osobami, które umierają? Czy wiesz o tym, czy nie? Próbuję to zobaczyć właśnie, ale nie mogę, bardzo mnie głowa boli znowu. Czy z tych ludzi, którzy tam leżą i cierpią razem z tobą, lub tych ludzi, którzy przeprowadzają te eksperymenty, lekarze, czy odbierasz jakąś energię kogoś znajomego, kogo spotkałeś w tym życiu? Czy nie? Czy są to obce ci osoby energetycznie? Wydaje mi się, że obce. Ciężko jest w ogóle już kogokolwiek odebrać, bo energia życia jest tam minimalna po prostu i zaraz się będzie kończyć w tej sali, gdzie jesteśmy, także my chyba wszyscy tam niedługo umrzemy. Co czujesz w tym momencie, Daniel? Ale jak myślisz jeszcze, czy długo tam jesteś? Chyba nie. W tym ośrodku, w tym szpitalu? Tak mniej więcej. Już mnie strasznie żali i pustkę. Ale tak mniej więcej ile czasu tam jesteś? Aha, ile już jestem, czy ile tak, idę? Ile tam jesteś już? To zależy, na jakie eksperymenty się idzie, ale czasami parę tygodni wystarczy i już jest koniec. W jaki sposób tam się znalazłeś?
widzę noc i ciemność. Tak jakby... Tak jakby zabrano mnie tam z domu we śnie. Nie mogłem się bronić, bo nie mogłem chodzić przez te krzywe nogi. Ale to te krzywe nogi miałeś od urodzenia? Tak, dlatego tam jest zabrana. Czy miałeś jakąś rodzinę? Czy ktoś się tobą zajmował, opiekował? W momencie, jak mnie stamtąd zabrano, to w domu tylko była matka i siostra, ojca nie było, nie wiem gdzie był, czy już są działania wojenne, nie mogę tego zobaczyć, ale nie ma go tam, już dość długo go nie ma. Skąd oni wiedzieli, że akurat jesteś tutaj? Skąd oni trafili tam do ciebie? To wszystko jest zaplanowane, były już... Były robione listy, wiesz, jak przecież ktoś taki się rodzi, to w szpitalu to jest też odnotowane już, prawda? Ale nie zostałeś zabrany jako małe dziecko, tylko już jako dorosły człowiek. Tak. A czemu akurat jako dorosły człowiek, jeżeli czyszczą? Bo to jest ten moment, w którym przyszedł ten plan, ten jakby rozkaz wyczyszczenia społeczeństwa. To musiało się odbyć naraz, niezależnie od wieku, ale wszyscy, którzy duchowo czy fizycznie są upośledzeni, są wyłożeni po prostu. Czyli po prostu odgórnie takie zarządzenie powstało i nagle wszystkich trzeba było poszukać i pozbierać. Tak. Zorganizowana akcja do ciężarówek wszystkich Bananasji. I potem wywożono w takie miejsce. Tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo, ale... Danielu, jeszcze... Nie cierpię swojego ciała teraz już w ogóle, tam jak jestem w tych podziemiach, to po prostu taką nienawiść mam do niego. Nienawiść do ciała? No tak, no bo przynosi tylko ból i cierpienie, nic więcej. Opisz jeszcze, co czujesz, jak się czujesz tym wszystkim. Czuję się zupełnie opuszczony przez wszystkich, przez Boga. Jak mówisz o tym, że czujesz się opuszczony przez wszystkich, przez Boga, to gdzie to odczuwasz w swoim ciele? Najbardziej w klatce piersiowej. Wszystko się tam zapada po prostu, jakby jakaś implozja następowała i dosłownie jakby... Czy masz żal? Do kogo? Do czego? Duży żal mam do siebie za to, że żyję w ogóle, a chyba największy do Boga. Jeżeli masz żal do Boga, to znaczy, że czujesz się przez Boga skrzywdzony. Za to czujesz się przez Boga skrzywdzony? Za to, że takie rzeczy się dzieją. A nie czujesz się skrzywdzony przez Boga dlatego, że miałeś to zdeformowane ciało? No bo gdybyś nie miał tego zdeformowanego ciała, no to by cię tutaj nie zabrali. Tak. Czy miałeś ten żal? Ale wiesz, ja dotychczas mogłem doświadczać dość dużo miłości od ludzi jakoś. Kto cię kochał? I od kogo doświadczałeś miłość? Głównie kobiety właśnie, mama i siostra. Mężczyźni się czasami wyśmiewali, no ale wiesz... To nie było jeszcze takie straszne, jak to, jak mnie potem zabrano, bo one nic nie mogły zrobić. Mhm.
czy coś jeszcze chciałbyś na ten temat powiedzieć? Czy czujesz, że coś jeszcze jest istotne? Chciałbym jeszcze swoje ciało obejrzeć, bo zanim umrze. Czy masz taką możliwość, żeby zobaczyć swoje ciało? Przeniosłem się do momentu, jak leżę na stole operacyjnym, w nocy jest jakaś sala, jest bardzo widno i coś będą zaraz robić. Bardzo się boję. Czy rozmawiają coś ze sobą? Tam już nic nie mówią. Wszystko jest w totalnym milczeniu. Bardzo bezwzględnie, tak jakby już wszystko było omówione i wiedzą, co chcą robić. To nie jest tak, że będą robić jakieś badanie i robić coś, co potrzeba dla zdrowia, tylko mają ustalą na to, co będą robić i są bezwzględni. A w jakim języku się porozumiewają? Teraz już nie mówią nic. Ale wcześniej? Wcześniej słyszałem głosy po niemiecku, ale... Właściwie śmiali się z nas po prostu, tam słów niewiele mówili. Sprawia im to przyjemność nawet chyba. Teraz nie widzę ich twarzy, jak są za laskami, ale może jest tam nawet jakiś grymas radości, nie wiem. A ty też mówiłeś po niemiecku? Rozumiałeś ich? Ja rozumiałem, ale już tam nie jestem w stanie mówić. Ale porozumiewałeś się w tym języku? Wtedy? Wcześniej, jak tam, gdzie mieszkałeś, tam, gdzie żyłeś? Jeżeli mogę wrócić wspomnieniami do domu, to tam słyszę język niemiecki, ale tam na sali już nikt nic nie mówi. Rozumiem. I co na tej sali się dzieje? Jest dwóch lekarzy, są po moich po obu stronach, po lewej i po prawej, są na wysokości głowy. Nie mogę się ruszyć w ogóle. Nie możesz się ruszyć, bo jesteś przywiązany, czy nie możesz się ruszyć, bo dali ci coś, nie wiem, jakiś zastrzyk, coś, że nie możesz się ruszać? Czemu nie możesz się ruszać? Jestem słaby, jestem przywiązany, ale jestem już bardzo słaby. I co oni robią? Mają już w rękach jakieś narzędzia i będą coś robić na głowie, jeszcze nie wiem co dokładnie. Czy będą ci rozcinać głowę? To są jakieś inne narzędzia, nie do rozcinania. Co to może być? Do czego to jeden jest? Jeden z nich ma, nie wiem, jakby jakąś igłę czy coś. Będą coś ci wstrzykiwać do głowy? To jest jakby jakaś taka wielka szpila, nie widzę strzykawki, ale... I jakie zadanie ma ta szpila? O kurwa, ale boli. Co robią? Daniel, co robią? Jeden wybija mi tą szpilę bardzo mocno, głęboko do kręgosłupa w szyi. Trzeba się... Ale ból, ale już nie mogę krzyczeć ani się ruszyć więcej. Jestem już tam tylko manekina, moja pierdolę. Czy jeszcze coś robią? Daniel, co tam się dzieje?
Co tam się dzieje? Rozmawiaj ze mną. Zakładaj mi jakąś maskę, żeby, nie wiem, jakby poddusić mnie troszeczkę. Tobie zakładają maskę? Na skraju przytomności, żebym był. Mimo, że już i tak się tym gałuszy przecież. I co tam się dzieje? Duszę się trochę. Po co ci tę maskę zakładają? Do czego to ma dalej służyć? Żebym stracił przytomność, po prostu. To jest znieczulenie, tam nie ma żadnych strzykawek ani nic. Czy tracisz przytomność? Oni się nie pierdolą sam. Czy tracisz przytomność? Mówienie już i tak ogarnęło całe moje ciało i nie czuję go, tylko jeszcze jeszcze czuję jakby troszkę głowę, ale... Ale świadomość też gdzieś już ucieka. Znaczy właściwie są nieruchome, już też nie mogę nimi ruszać. Nie czuję ciała, ale... Jakieś takie jakby... Mają takie jakby jakieś łyżki. I co tym łyżkami? Głowa będą mi chyba oczy wyjmować na żywca. To nie, oddycha głęboko przy tym. Cały czas głęboko oddycha. Zaczynają oko od lewego oka. Tam jeszcze czuję ból. O kurwa. Czy wyjmują ci te oczy? Daniel, czy wyjmują ci oczy? Tak, wyjmują mnie. Czy ty potem odchodzisz już? Giniesz? Daniel? Nie, ja ginę parę dni później, bez oczu leżąc, ale... Skurwy syny się śmieją jeszcze. Czyli traktują to jako zabawę? Słychać śmiech Chrysta i łaski, a ja już nic nie mogę zrobić. Jestem jak manekin już. Lewe oko wyjęli i wkładają do jakiegoś słoika, nie wiem po co. Czy drugie oko też wyjmują? Najpierw zaczęli od lewego. I tam już widzę tylko ciemność. Strasznie boli. Czy tam, gdzie było oko. Czy wyjmują drugie oko? Też wyjmują. Strasznie ból czuć. W oczodole. Czy jeszcze coś ci robię? Daniel. Czy jeszcze coś ci robią? Czy jeszcze ci jakoś maltretują? Czy na tym koniec jest? Ogólnie na ciele widzę różne nacięcia, ale na ten moment tylko, tylko są te oczy wyjęte i włożone do tych słoików, każdy osobno. Opisują te słoiki, ale nie mogę zobaczyć, co tam pisze. Tu w tej sali jest dużo takich słoików. Też z oczami? Są różne narządy, nie mogę teraz oczu zobaczyć, ale... Cegły są to jakieś takie długie narządy, nie, czy fragmenty jelit, czy jakichś mięśni wyciętych. Nie ma tu jakiejś specjalistycznej aparatury, no po prostu na gołych plecach się leży właściwie i tyle. Danielu, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, czy chcesz już z tego wyjść? Strasznie mnie kolana bolą, chciałbym je zobaczyć jeszcze czemu. Nie wiem, czy to przez tą deformację, czy coś też jest tam wycięte. Ja w ogóle, zanim mnie tam wzięto, to nie mogę ruszać już nogami ani kolan zginać, ale... Ale to nie przez tą deformację, bo wtedy jeszcze się cokolwiek mogę ruszać, a tutaj jakby coś zostało wycięte z tych kolan, nie wiem co. Po prostu tam rozbierają sobie ludzi na części, jak chcą. Co z tym kolanami jest? One po prostu już gniją. Zostały zostawione tak, jak zostało coś wycięte. I... Coś zostało wycięte z tych kolan? Tak, jest tam dość duża dziura, ale nikt tego specjalnie nie dezynfekuje. Wszyscy tam tak po prostu leżymy, każdy ma jakieś. Danielu, czy chcesz jeszcze powiedzieć, czy chcesz już stamtąd wyjść?
wiesz, leżąc tam, jak widzę ciemność, to już wszystko mam w dupie, jest mi obojętne, co będzie. Właściwie już nie czuję się człowiekiem nawet. Okej. Danielu, teraz już z tego będziesz wychodził. Teraz straszna pustka, tak bardzo serce mnie boli po prostu. Daniel, teraz staraj się już pouwalniać od tego wszystkiego, już wszystko opisałeś, co było potrzebne, nie musisz tam już więcej w tym być. Teraz musisz z tego wyjść, teraz musisz się od tego uwolnić, uwolnić tą pamięć, podcinać się od tego wszystkiego i teraz tylko się na tym skup, żeby to uwalniać, żeby to wyszło z ciebie, żeby to stało się ci całkowicie obojętne, tak jakby tego nigdy nie było. Dobrze? To ta pustka jest przeogromna w tym sercu, jest tak niesamowicie wielka. Ale i tą pustkę, tak, i tą pustkę, i ten żal, i to poczucie skrzywdzenia, i ten ból w ciele. Ja już nie mam ciała, zostały tylko uczucia. Za parę dni też ich nie będzie, nie będzie mnie w ogóle. Tak, ale już się na tym nie skupię, tylko to uwalnię. Już się na tym nie skupię. Już tego nie opisuj, już nie... Ciała są pakowane w jakieś worki i wywożone. Danielu, już się tym nie zajmuj, wychodź z tego. Uwalniaj się. Tamto już cię nie interesuje. Wychodzisz z tego teraz. Teraz całkowicie musisz z tego wyjść. Staraj się tylko głęboko oddychać. Musisz to wszystko całkowicie zostawić za sobą. Musisz się od tego uwolnić. Puszczaj to, puszczaj to, niech to z ciebie wychodzi. Wszystkie uczucia, całe cierpienie, wszystko mi to odejdzie. Czy oprócz tego żalu, który pojawił ci się, tego żalu do Boga, czy jeszcze pojawi się jakiś żal do tych ludzi, czy do kogoś lub do czegoś? Do tych ludzi też, ale nawet nie mam do nich tak dużego żalu jak do Boga, bo oni są już jak psychopaci, jak roboty zmanipulowane. Oni nie żyją w swojej wewnętrznej prawdzie i boskości, w której tu przyszli jako dusze. Zostały z nich zrobione produkty do zabijania po prostu. Zostały wypaczone. Tak. Każdego można tak zrobić, choćby nawet bardzo dużo miłości miał sobie przy urodzeniu, tak się go zamknie w odpowiednich warunkach, to tam można zrobić wszystko. Można go przekształcić. I potem już po prostu wykonuje to, co wykonuje, i uważając... bezwzględnie. I uważając, że jest to właściwe. To jest słuszne dla niego, tak? Że jest to słuszne i właściwe. Ja nawet nie mam żalu do swojego ciała, że ono urodzenia takie było, bo w pewien sposób chciałem takie mieć i inaczej inne doświadczenia miały być robione, aniżeli to. Chciałem po prostu doświadczyć tylko miłości od ludzi i nic więcej. Danielu, tutaj największą, najsilniejszą, najsilniejszą energią, najsilniejszym problemem, tak to odbieram, jest ten żal do Boga. Tak, on jest w sercu, jest w klatce piersiowej. Jest nieskończony po prostu. Jeżeli czujesz się skrzywdzony przez Boga i masz ten żal do Boga, to trzeba Bogu wybaczyć. Czy możesz to zrobić? Teraz jak już jestem poza ciałem, to widzę, że ten żal do Boga nie jest uczciwy i jest mnie głupiony, ale... No ale gdzieś on jest, tak, jest powiązany z fizycznością, tak, jest powiązany z fizycznością, jest powiązany z ciałem. I staraj się od tego nie uciekać, tylko po prostu zrobić porządek z tym żalem, żebyś go nie przenosił na inne poziomy. Ta pustka jest niesamowita, nie mogę się z niej uwolnić, nie wiem czemu.
najsilniej teraz tą pustkę. Czuwasz, zbierasz? Nie mogę jakoś jej wybaczyć, ciągle w niej jestem. Ale nie możesz wybaczyć. W ogóle nie mogę wybaczyć. W ogóle nie możesz wybaczyć. I jesteś ciągle w tej pustce. Czy gdybyś wybaczył Bogu, to wyszedłbyś z tej pustki? Tam jest coś więcej jeszcze. Co tam jest? Ta pustka i żal do Boga jest tylko powierzchowny. W głębi jest coś więcej. Co tam jest? W głębi jest poczucie winy i wstydu, bo w tych ostatnich dniach już potem bez oczu za nim umarłem to. Chciałem, żeby Bóg przyszedł, ale On nie przychodził i... Najpierw przekląłem moment, w którym się urodziłem, a potem Boga. Przekląłeś Boga? Tak. I nie mogę z tym żyć już. Czy dlatego, że Boga przekląłeś, to dlatego czujesz, że już nie masz prawa do życia? Czuję, że nie ma sensu, żeby ktoś taki żył. Taki żył, taki ktoś, kto przeklął Boga? Tak. Czy przez to czujesz się taki najgorszy, Danielu? Czy możesz sobie wybaczyć? Nie wiem. Postaraj się. Postaraj się wybaczyć sobie. Błędy się popełnia. Bóg jest miłością. Wybaczyć wszystko. Nie wiem, czy to była, czy to był błąd, czy po prostu tylko chwila słabości, a ciągnie się to w nieskończoność teraz. Chwila słabości to jest tak samo jak błąd. To było po prostu ludzkie i tyle, ale... Dokładnie, pod wpływem cierpienia, udręki, człowiek może różnie zareagować. Danielu, wybacz sobie. Nie ma tutaj twojej winy żadnej. Dziwne, powiem ci, bo wybaczyłem tym oprawcom, a nie mogę sam sobie. Sobie zawsze najtrudniej jest wybaczyć, ale musisz to zrobić. Nie możesz żyć z takim obciążeniem. To była tylko chwila słabości. Człowiek ma ograniczone możliwości, a wytrzymałość ma ograniczoną też do pewnego stopnia. I kiedy przekracza się te granice, różne rzeczy można zrobić. Kiedy już nie daje się rady wytrzymywać. Tak, to miejsce było właśnie do przekraczania granic, do zniszczenia fizycznych granic i psychicznych. Danielu, skup się teraz na tym, żeby sobie wybaczyć. Ciężko będzie. Też rada. To w jakimś dziwnym miejscu jest pustka, ja nie widzę tego ciała, ani nie odczuwam żadnych emocji teraz. Czy już nie żyjesz? Czy jeszcze żyjesz? Nie wiem, czy to właśnie jest utrata przytomności, czy przez to wszystko, daj mi chwilę. No ja już nie żyję, ja umarłem z tym żalem. Umarłeś z tym żalem.
to teraz w tej przestrzeni, w której jesteś, teraz tutaj musisz wybaczyć. Jeżeli już odszedłeś tym żalem, to teraz tego miejsca, w którym teraz jesteś. No jest dziwne, bo tam nie ma nikogo, jest takie zawieszenie jakby między światami, nie ma nikogo. Nie ma cierpienia, pieniądze też nie ma. Tak, ale teraz z tego miejsca, jeżeli odszedłeś z tym żalem i masz go dalej. Tak, jestem tam z nimi, nie wiem co z tym zrobić, jestem zupełnie sami. Ale ten żal, odszedłeś z tym żalem do Boga, czy z tym żalem do siebie? Wiesz, jakoś nawet powiem ci dziwnie, bo na te ostatnie sekundy życia to żal do Boga minął i został tylko do siebie ciągle. Czyli jesteś w tym żalu do siebie? No to teraz z tego miejsca, w którym jesteś, musisz uwolnić żal do siebie, żeby pójść dalej. Żeby nie być tak zawieszonym w tej przestrzeni. To dziwne, powiem ci, bo mam wrażenie, jakbym tam siedział i oglądał sobie ten żal z lewa i z prawa i upajał się nim w pewien sposób. Nie mogę tego zrozumieć nawet. Upajasz się tym żalem? Do czego ci jest potrzebne takie upajanie się tym żalem do siebie? Wiesz, jeżeli żyjesz w olbrzymiej, ogromnej pustce, to tak naprawdę cokolwiek, co masz, to cieszysz się tym, nawet jak to boli, jak ten żal, to w pewien sposób się nim cieszę, bo tak jakby jest to jedyna część mnie poza tą pustką. Czy kiedy czujesz tą jedyną część siebie, która związana jest z tym żalem, to wtedy czujesz, że istniejesz dzięki temu, a w tej pustce tego nie czujesz? Ta pustka jest wręcz nieskończona i w momencie, gdy ona jest, to tak jakby nie czuję siebie, tak jakby świadomość albo zanikała, albo rozlewała się na jakieś najdalsze zakątki wszechświata, tak jakby wtedy mnie nie ma w tych momentach. Czyli to jest coś takiego, jakbyś nie istniał. Tak, to jest nieistnienie. A kiedy jest ten... I gdy to poczucie żalu jest silne, to wtedy... To czujesz, że istniejesz. Tak, dokładnie. Ale możesz zmienić to istnienie na inną jakość. Jeżeli już czujesz, że istniejesz, że jesteś, to możesz to zmienić na inną jakość, na lepszą jakość. Najważniejsze, że czujesz już, że istniejesz, że nie jesteś w pustce. Tak, jak mam żal, to nie ma pustki. Ale czy mógłbyś teraz ten żal uwolnić? No ale to znowu będzie pustka. Nie musi być pustki. Jeżeli uwolnisz żal, może pojawić się światło. Zaryzykujesz? To mam iść na zamianę, bo nie za bardzo cię rozumiem. Nie, uwolnij tylko ten żal, w którym jesteś. Zaryzykuj, żeby pójść dalej, a nie wracać do pustki. Nie musisz wracać do pustki. W sumie już ta pustka była tyle razy, to... Ale nie musisz tam wracać. Możesz pójść inną drogą. Nie musisz tam wracać. Boję się, że zostanę sam, że bez niczego i że mnie w ogóle już nie będzie. Jesteś w takim miejscu, gdzie czujesz, że istniejesz, tak? Czuję, że istnieję, bo mam czujesz, że istniejesz. Czyli tam jest życie. Ale to jest inna forma życia, to już jest forma życia poza ciałem. Tak, ale też jest życie. Poza ciałem też jest życie. W ciele to jest życie. To jest inne ciało, które było w tamtym ciele. Tak, ale w ciele jest życie i poza ciałem też jest życie. Tylko jest inna forma życia. I teraz jesteś w tej innej formie życia. Ale nie ma tam pustki. Tak, ale wiesz, że żyjesz, dopóki coś odczuwasz. Jak przestanę cokolwiek odczuwać, to co będzie? Można odczuwać różne rzeczy. Z pustki już wyszedłeś. Czujesz, że istniejesz. Możesz zmienić tą jakość istnienia na coś lepszego, na coś bardziej pozytywnego. Do pustki już nie wrócisz, dlatego że tam nie ma poczucia tego, że się istnieje, a ty czujesz już, że istniejesz.
Tak, bo mam ten bagaż, który sobie wziąłem, ale... Ale bagażu możesz się pozbyć. Danielu, czy możesz zaryzykować, uwolnić się od tego żalu, żeby pójść wyżej? Czy możesz mi zaufać, że nie wrócisz do tej pustki? Nie bać się. Zaufać. Uwierzyć. Czy możesz uwierzyć? Już tylu ludziom wierzyłem i zawsze się to skończyło. Ale tu nie chodzi o to, wiesz, to nie chodzi o to, żebyś ty wierzył mi, czy wierzył jakiemukolwiek człowiekowi. Tu trzeba uwierzyć Bogu. Trzeba uwierzyć Bogu, że to jest jedyna droga właściwa i że On cię prowadzi. Czy możesz zaufać Bogu? Myślisz, że mam szansę tam jeszcze wrócić? Gdzie? Do Boga. Cały czas masz tą szansę. Ta szansa jest zawsze. Od początku istnienia świata. Zawsze ta szansa jest do Boga. Zawsze. Tylko jest kwestia Twojej decyzji, Twojej woli, gdzie chcesz iść, w którą stronę chcesz iść, jaką drogę chcesz wybrać. Teraz zdecyduj. Coś dziwnego się dzieje, tak. Powiem Ci, bo przed chwilą byłem w pustce, a teraz widzę dwa światy. Jakie światy widzisz? Jeden pełen białego światła, drugi pełen ciemności. W tym pełnym ciemności jest dalszy ciąg cierpienia poza ciałem, a w tym drugim jest życie. A jestem między tymi światami, tak jakby każdy z nich namawiał mnie, żeby tam pójść. Okej. I teraz, Danielu, sam możesz zdecydować. A to poczucie tego żalu ściąga mnie do tej ciemności. Ale ty możesz zdecydować, gdzie chcesz być. Nie musisz tam wracać. Teraz już jesteś pomiędzy. Możesz dokonać wyboru. Jakiego wyboru chcesz dokonać? Gdzie chcesz iść? Tylko jest to związane z Twoją wolą. Tylko Twoja wola jest tutaj ważna. Gdzie chcesz iść? Ja jako całość to chcę po prostu istnieć i czuć radość życia, nic więcej. Więc w którym kierunku chcesz iść? Do światła, no to muszę zostawić, więc ten bagaż gdzieś, no bo tam z nim nie mogę wyjść, z tym żalem. Czy go możesz zostawić w tamtym świecie, z którego wychodzisz? Czy możesz go tam zostawić po prostu? Ten bagaż jest jakby częścią mnie. To musi zostać uzdrowione po prostu. Tego nie można porzucić i gdzieś zostawić, bo to tak jakbyś chciał wyciąć część siebie i gdzieś zostawić i pójść dalej. Dobrze, Danielu, gdzie to może być uzdrowione? Tylko poprzez światło. Czy możesz mieć wiarę, że tam zostaniesz uzdrowiony i po prostu z pełną wiarą tam pójść? Z tym bagażem. Wiesz, tak myślę, skoro oba te światy się pokazały i ten świat światłości też, to znaczy, że może mam szansę i nie wszystko jest stracone. Masz szansę. Bo inaczej by się to nie pokazało. Dokładnie. To jest cudowne móc widzieć światło już poza ciałem, ale daje mi to dużo radości, bo na ostatnie dni życia zabrano mi światło w ciele, więc teraz mi tego brak, tak, ale to już nie przez ciało. Ja rozumiem. Nie to fizyczne. Ja rozumiem. Bo jesteś w innej formie życia. I widzisz światło. Czy idziesz w kierunku światła? To właściwie już jestem, ale jesteś w świetle? Mam wrażenie, jakby ja stał w miejscu, a ten świat mnie pochłonął, czy właściwie otoczył, może tak lepiej powiedzieć, tego światło. Nie widzę tu żadnych istot, ale czuję, jakby mnóstwo istot się cieszyło, że tam jestem, ale nie wiem, kto to jest, bo ich nie widzę. Trochę jestem zdziwiony, powiem Ci, bo tak? Nie spodziewałem się takiego przyjęcia. Jak się w tym czujesz? Czuję się dobrze. Dobrze, to znaczy jak? Opisz to.
To jest dziwne, bo czuję, że jestem, a jednocześnie nie czuję siebie. Nie wiem, jak to oddać słowami tutaj na ludzki język. Czy jesteś zlany z tym światem? Tak, jakby jestem jednością z tym światem, który tam jest. Zarazem czuję swoją odrębność. Jak ci z tym jest, że jesteś jednością z tym światem? Bardzo dobrze. Nie ma tu żadnego osądu, nie ma oceniania. Nic ode mnie nie chce. Czy masz ciało? Jestem jakąś przestrzenią energii, ale to nie jest ciało fizyczne. Ale czy to jest... To też nawet nie jest to ciało, które ostatnio było uzdrawiane, które było w ciebie fizycznym. To jest jeszcze jakby inne ciało. To jest ciało bez ciała. Ale ta forma tej energii, czy tego ciała bez ciała, czy to jest forma podobna do ciała ludzkiego? Czy nie? Czy jakaś inna forma? Jest problem, bo nie mogę siebie zobaczyć z zewnątrz, tak jakby jest to niewykonalne. Jesteś zlany tam z tamtym miejscem. Tak, mogę się tam przemieszczać, ale oczywiście czuję je całe. A jak jesteś zlany z tym miejscem, to czujesz, że tak naprawdę z kim lub z czym jesteś zlany? Czyje to jest światło? Jest to rodzaj jakby jedności z nieskończoną miłością. Czyja to jest miłość? To może być tylko miłość Boga. Czy czujesz się w miłości Bożej? Tak. Jesteś otoczony miłością Bożą? Tak, jestem. Jestem otoczony i jestem bardzo zaskoczony, że mogłem tam pójść. Tak naprawdę. Czy czujesz, że istniejesz? Czuję potężny przepływ energii życia przez siebie, a zarazem jestem jakby wszystkim i to tak jest trudne do oddania ludzkim językiem. Mam wrażenie, że już doświadczałem pobytu tutaj wiele razy. Nie wiem czemu. Byłeś tam już? Że wiele razy doświadczałem powrotu do tego światła i tego samego zdziwienia, że mogłem. To tak jakby wchodziłem tam z jakimś poczuciem niezasługiwania, a potem ono znikało i było to zdziwienie i radość. Czy chcesz zatrzymać to w sobie, żeby stało się takie trwałe, żebyś cały czas był w tej przestrzeni? Czy chcesz być tam już na stałe? Niezależnie od tego, czy jesteś w ciele, czy jesteś poza ciałem, czy w innej formie. Będąc w sobie, to ja to mam. No, będąc w ciele, to ja to mam. To jest w sercu, ale... Gdybym chciał cały tam zostać, to ciało by musiało umrzeć teraz. To możesz przenieść jakąś część do ciała? Ta nieskończona miłość, która tam jest, to ona jest w sercu każdej istoty i ona jest w tym ciele, ona tam jest zawsze. Czy jest tam w twoim ciele? W twoim sercu? Tylko ja jej nie czułem, bo nie miałem takiej możliwości. A teraz czujesz? Czuję, ta energia jest w miejscu pustki, która była, w miejscu tego lęku, który był w ciele. W sercu teraz jest tam ta energia odczuwalna. Ona jest nieskończona, jeżeli się jej pozwoli płynąć. Czy to jest źródło miłości Bożej? Które nigdy się nie kończy. Tak, to jest ta najwyższa cząstka Stwórcy. I każda z tych cząstek oblecha się potem w różne ciała i doświadcza, ale te doświadczenia często powodują, że ta
ta boska cząstka zapomina o sobie, kim jest i nie może się tu obudzić. A kiedy może się obudzić? Czy ta cząstka jest w każdym człowieku? Tak. Nawet w największych przestępcach i bestiach też jest. W jaki sposób ona może się obudzić w człowieku? To wszystko zależy do tego, jak dalece ona została obudowana i opancerzona tym, co miało sprawić, żeby do niej nie dotrzeć. Niektórzy ludzie aż do śmierci ciała nie będą w stanie jej znaleźć. Tak są zmanipulowani i zniszczeni. Danielu, przechodząc to doświadczenie, które przechodzisz i konfrontując się z tą miłością i źródłem Bożym, Bożej miłości, Bożej energii, co mógłbyś ze swojej strony, będąc w tym wszystkim, doświadczając tego, co mógłbyś poradzić ludziom? W jaki sposób szukać, w jaki sposób starać się? Wiesz, to jest dziwne, bo ludzie boją się i wstydzą tego, co jest w nich najbardziej boskie, ale to banie się i wstydzenie to tak naprawdę nie jest ich, to im zostało narzucone. Jeżeli będą w stanie zdjąć z siebie to, co zostało im narzucone, co nie jest ich, to nie będzie żadnego problemu. Co to znaczy narzucone? Co to jest to narzucone? Istoty przychodzące tutaj doświadczać w ciele są w większości zmieniane w produkt. Nie mogą przejawiać się te najbardziej boskie cząstki ich, ale to jest celowo tak zrobione. Ale można się z tego obudzić. A w jaki sposób to robić, w jaki sposób do tego dążyć? Widzisz, to jest to odwieczne poczucie winy i ten wstyd, to jest ten sam mechanizm, który kiedyś funkcjonowała, gdy byłem w tym klasztorze. Teraz te same mechanizmy są używane przez inne, nie powinienem mówić nazwy, ale instytucje, organy, osoby, żeby kontrolować nas tutaj i nie pozwalać się tej boskości przejawiać, bo tylko w ten sposób można. Czy to jest w ten sposób można pokonać istotę, jeżeli sprawi się, że ona zapomni, kim jest. Czy to związane jest z wywoływaniem poczucia winy? Tak, poczucie winy bardzo skutecznie pieczętuje nas jako istotę, żebyśmy już nigdy nie chcieli do siebie zaglądać. To jest jeden. Czy uwalnianie się z poczucia winy i wybaczanie sobie, czy to jest właściwa droga? Tak, ale ludzie... Dziwne, bo jakieś tablice widzę. Tablice z rozmaitych kultur i epok, ale zawsze na nich są ludzie na kolanach i oddają komuś cześć. Widzę, że te tablice pękają i rozpadają się w nicość. Komu oddają cześć ludzie? Dużo jest tych bardzo malowideł. Cała taka galeria na samej górze są jakieś potężne istoty, to nie ludzie. To są malowidła egipskie. Widzę też sumeryjskich bogów, przed którymi ludzie klęczą. Z takimi wielkimi głowami, takimi turbanami jakby. Mają też zwierzęce głowy. Widzę też inne epoki. Kościelne rzeźby, gdzie ludzie znowu na kolanach klęczą i patrzą
w dół, nie śmiąc podnieść głowy do góry, bo już mam tak silne poczucie winy. Poczucie winy, że w ogóle istnieją tak naprawdę. Ale te tablice pękają, one się łamią i pękają na drobne kawałki. Czyli to wyzwolenie z tego poczucia winy i tego poczucia niezasługiwania na nic jest kluczowym takim jarzmem, łańcuchem, który trzeba zrzucić, który musi pęknąć, żeby można było odzyskać znowu. Danielu, czy przed Bogiem trzeba klęczeć, czy inaczej przytulać się? Czy ty, będąc rodzicem, chciałabyś, żeby twoje dzieci przed tobą klęczały i przepraszały, że żyją? Absolutnie nie. Nigdy. Nigdy. Czy chciałabyś, żeby wykorzystywały swoją przestrzeń życia i miały w sobie tyle radości, ile to możliwe? Chciałabym, żeby były zadowolone, radosne i chciałabym, żeby się przytulały. Tak. Nie chciałabym na pewno, żeby moje dzieci się do mnie modliły i klęczały przed mną. Wiesz, ja czuję nawet to tak dziwnie, bo przecież nie mogę odczuć tego, co czuje Bóg, ale jakby w moim sercu to, że jest mu czasem przykro, jak tak ludzie się niszczą i klęczą i mówią, że to dla niego, bo on tego nie chce. No ale też pozwala na to, jako na doświadczenie i wie, że kiedyś i tak wszyscy się obudzą. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Sam może decydować, jaką drogą chce iść i co chce robić. Tak, tylko widzisz, ta wola z wolną wolą na ziemi jest tak, że jest ona zmanipulowana w większości przypadków. I to nie jest wola tych ludzi, tylko wola tych, którzy nimi sterują i chcą z tego mieć konkretne korzyści. Chcą energię cierpienia. Chcą dominację, władzę. Ci, którzy rządzą światem, nie chcą władzy tylko nad dobrami fizycznymi, oni chcą władzę nad duszami. Danielu, teraz kiedy masz kontakt z miłością Bożą, co Bóg chciałby, żeby ludzie robili, co Bóg chciałby, żeby w jaki sposób ludzie żyli, że w jaki sposób się do Niego odnosili? To co czujesz teraz, kiedy masz ten kontakt? Czuję niesamowity spokój w sobie. Wydaje mi się, że jedną z rzeczy, którą Bóg mógłby chcieć, to tak, wiesz, głupio brzmi powiedziane, że Bóg chce, no ale nie mogę tego inaczej oddać, to abyśmy byli świadomi zawsze, w każdym momencie, tu i teraz, że mamy z Nim połączenie. A drugą rzeczą jest to, że w pewnym sensie jakby Bóg podzielił się na te cząstki, które stanowią najwyższą, jakby największą głębię nas jako istot, i one mają się cieszyć sobą, mają się cieszyć życiem i doświadczać, ale w aktach tworzenia, tam gdzie są akty niszczenia, to są takie nakładki na te światy Boga jakby. Są te światy ciemności i tam wtedy jest zniszczenie. Naturalnie życie jest nieskończonym cyklem i przychodzi też jego koniec, ale co innego jest, jeżeli koniec przychodzi naturalnie, jeżeli coś ma wypełnić swoje funkcje, tak jak czarna dziura na przykład we wszechświecie, to po drugiej stronie też jest potem życie, tylko zupełnie innej postaci i ona nie jest negatywna, ona ma zadanie, ale celowe zadawanie komuś cierpienia, to tego Bóg nie chce. Nie chce, żeby człowiek cierpiał. Nie chce. Bóg chce, żeby człowiek się radował, żeby był radosny. Tak. Żeby był szczęśliwy. Tylko
Duży problem na Ziemi stanowią oczekiwania ludzi, ponieważ oni oczekują czegoś wielkiego i są tysiące malutkich momentów, które są zaaranżowane i, że tak powiem, podsyłane przez Boga i przez Jego siły wykonawcze, a ludzie to omijają i bagatelizują, bo to dla nich jest nic i tego nie cenią. I czasem ten wielki moment może nigdy nie nadejść, oni znowu umierają w olbrzymim żalu i pustce. Że nie zobaczyli Boga po drodze. Tak, a On się manifestował w tylu rzeczach, które oni albo pogardzili, albo nie dostrzegli w ogóle. W czym się manifestuje Bóg tak na co dzień? Te drobiazgi, które ludzie nie zauważają. Co to takiego jest? To jest wszelkie życie tak naprawdę. Na przykład co? Na Ziemi to jest oczywiście przecież przyroda, są to kwiaty, drzewa, zwierzęta. A to są też i żywioły, prawda? No to jest wszystko, co możemy doświadczyć zmysłami i poza zmysłami. Tak naprawdę Bóg jest wszędzie, tylko że tam, gdzie jest to tak zwane złoto, Bóg jest w formie nieprzejawionej. On jakby śpi, prawda? Ta najbardziej wewnętrzna istota nie przejawia się natomiast. I wtedy jest ból, cierpienie, pustka i szukanie Boga, ponieważ nie ma tego przejawu. Ale w czym, Danielu, jeszcze w czym Bóg może się przejawić? Najpiękniej przejawia się we wszystkim, co daje radość życia, co jest życiem samo w sobie. Ale taki Bóg nie przejawia się jakoś szczególnie w miejscach, w których ludzie by go chcieli zamknąć. Tak jak kościoły, ludzie myśleli, że zbudują kościoły i zamkną tam Boga? Jakąś część Boga, że go tam będzie więcej niż gdzie indziej. Ale to nie o to chodzi, to nie temu służy. I Bóg tego nie chciał. Ale pozwolił na to oczywiście. W czym Bóg się może przejawić tak na co dzień? W istotach, które nas otaczają, w drobnym uśmiechu, w drobnym geście. Przecież to jest przejaw Boga. Wszystko, co wspiera życie, rozwój, to jest przejaw Boga. Życzliwość, jakiś gest, uczucie, ale to jest to wszystko, czego ludzie się teraz tak bardzo boją. Boją się przejawiać swoją boskość, bo zostali tak nauczeni. I odzyskanie radości życia i cieszenie się najmniejszą rzeczą. I już jest w pewnym sensie powrotem do Boga, bo wracamy z powrotem do energii życia. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, że bardzo prostej, bezpośredniej i prawdziwej. Bóg nie jest jakąś stertą myśli czy wydumanych filozofii, bo to są tylko iluzje i pewnego rodzaju modele świata, który za chwilę jest zupełnie inny. Nie warto szukać Boga w myślach. Można myśleć nad Jego naturą, ale tam się Go nie znajdzie. Bóg jest bezpośrednim doświadczeniem. Danielu, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, czy chcesz już wracać? Tak szczerze, to miałbym ochotę nie wrócić, bo moment, w którym jestem, jest tak pokojowy, że nic więcej nie potrzeba. Ale ten moment możesz ze sobą przenieść. W tym, czym jesteś, możesz to przenieść do swojego rzeczywistego życia. Możesz razem z tym wyjść. Teraz zapamiętaj to, w czym jesteś, tak na stałe. W taki sposób, żebyś swobodnie mógł to wszystko przenieść do życia. Nie musisz tego momentu zostawiać. Możesz z tym momentem za chwilkę wyjść do życia. Zabierz w sobie tak, żeby... Mam jeszcze coś do powiedzenia dla siebie, ale... Tak? Myślę, że to się przydać może innym, bo dobrze. W tym życiu, no i w poprzednich też już nie było. Niespecjalnie dbałem o ciało i teraz muszę to zacząć robić, ale z pewnego rodzaju szacunkiem, miłością i wdzięcznością za to, że jest, bo wiesz, ludzie mówią, że dbają o ciało, a tymczasem wylewają na siebie tony kosmetyków i to jest dbanie o ciało według nich, ale to nie o to chodzi, bo Ty możesz ciało myć zwykłą wodą po prostu, ale
to jakie traktujesz podejście, z jakim to robisz, to ta głęboka, bezwarunkowa miłość, to jest co leczy, a nie kosmetyki. W taki sposób trzeba podchodzić do siebie i do swojego ciała z miłością? Tak. Mhm. I nie, wtedy leczy ciało? Oczywiście. Mhm. Nie trzeba robić z ciała jakiegoś najwyższego bożka, który się domaga kultu, bo to nie o to chodzi, ale oddziałując na ciało, oddziałujemy także i na ducha, prawda? To wszystko jest powiązane. Mhm. Ja przeżyłem tak bardzo dużo cierpień w innych życiach. To powinienem teraz przeważyć tą szalę i stanąć po drugiej stronie. Ale teraz wiesz już, jak to zrobić. Danielucze, możesz już wracać. Czy już tą radość, tą miłość, ten kontakt z Bogiem, który masz, to światło, które masz w sobie, czy na tyle to wszystko jest mocne w Tobie, trwałe, że będziesz mógł już za chwilę z tym wyjść do swojego życia? Tak, zaraz będę mógł wrócić, ale wiem też, że uzdrowienie przyjdzie z mojej miłości do mnie samego. Z zewnątrz różne istoty kochające mogą mi pomóc, ale ostatni krok będę musiał zrobić sam i zadecydować. Wiem, że to jest ważne, bo jeżeli tego nie zrobię, to będzie się to ciągło w kolejnych życiach, a ja już tego nie chcę. Tak ważne jest pokochanie samego siebie. To jest najważniejsze. I najciężej to czasami przychodzi. Tak jak wybaczenie sobie. Kiedy będziesz gotowy, żeby wyjść, dasz mi znak, dobrze? I teraz z tego miejsca i czasu, w którym jesteś, będziesz mógł wracać do swojego realnego, rzeczywistego życia. W miłości Bożej, w świetle, w spokoju, równowadze i miłości do siebie. Tak, aby żyć w tym i tym w sposób naturalny, w swoim realnym, rzeczywistym życiu. Również obdarzać tą miłością, tym światłem, tą mądrością innych, tak aby każdy w tym kontakcie z Tobą mógł z tego po prostu korzystać i widzieć tego Boga, tak jak Ty to widzisz. I teraz będę liczyć do trzech i kiedy powiem słowo trzy, otworzysz oczy. Jeden, dwa, trzy. I teraz, kiedy już otworzyłeś oczy, jesteś całkowicie wybudzony ze stanu transu, tu i teraz, w swoim realnym, rzeczywistym życiu, światłości, miłości Bożej, miłości do siebie, która jest bardzo ważna. I jak się czujesz? O, żyjesz, oczy są niezauzawione, a załapiało, jakaś ropa jakby poleciała, ale jazda. Jak się czujesz? A znowu z 5 litrów wypuściłem. No, słabiutko jest ona. A kolanka jak? Jak kolana? Poczekaj, bo on dopiero dochodzi do siebie. On dopiero do siebie dochodzi, także to jeszcze trochę czasu potrzeba. O, kiedy masz, Piotr, nogi nie podniosę na razie, nie ma. Nie, ale chcesz się troszkę napić? Dasz radę? Ci, czy nie? Nie, to leż. Leż. Leż, aż po prostu dojdziesz do siebie. To ja tutaj mam picie, to za chwilkę ci dam.
To dobrze jak ropa, to ci się oczy oczyszczają. Możesz. Opowiedz, jak się czujesz. Bardzo lekko się czuję w klatce piersiowej, jakby dosłownie był jakiś balon powietrza nadmuchany. Lekko się, nie? A w ciele? Jak ciało czujesz? Nie czuję. Nie, no, ale poza tym, że mi się chce bardzo kichnąć, tak. Kichni, wiesz co, nóg nie mogę podnieść, póki co nie wiem czemu. Ale to zaraz, to musisz po prostu dojść jakby cały, to no się no właśnie, musi tylko mamy problem jak w sesji numer 2. No. Chcesz siku? Dobra, przeżyję jeszcze. Podnieś kołdry. Nie no. A oczy? Podstawić kaczkę, tak? A oczy? Czy coś lepiej? Jak oczy czujesz? Strasznie ciężko się ruszają, bo wszędzie stało tak uczysz, to tam się to umyć. Tak jakby ropę czuł tam od środka. Znaczy czuło, no są, normalnie leci. Leci ropa. Z łzami leciało. Nie mogę otworzyć, bo mnie skleiło, nie? Jedz na spokojnie, bo to musi dojść, to tutaj... Ja, ale to ropa tak podobnie to wygląda jak w tych pustych oczodołach, mam wrażenie, jakoś obraz oczy też takie coś się robiło. A głowę jak czujesz? Głowa ok? Głowa dobrze, ręce też. Nogi czujesz ciężkie? Czy w ogóle ich nie czujesz? W ogóle nie czuję, znaczy jak próbuję ruszyć, to jest ciężko, nie? Ale możesz tak, rękami możesz ruszać, głową możesz ruszać. Tutaj górą tułowia widzę, że możesz ruszać. No mogę. A dalej nie za bardzo jeszcze. Nie no, spróbujemy, ale to się muszę ruszyć, nie? Ale to chcesz na siłę się ruszyć? No na siłę, nie? Pomóc ci? Chodź, odkryjemy. Tam gdzie się wracasz? Wszystko jest na miejscu. Ręce mam przy sobie. Patrz, Pita, pokaż nogi, zobacz, czekaj, zobacz. Co? Ale mogę. Popatrz, woda stoi. Ale zobacz, tylko stąd, z kolana. Stąd, od kolan w dół, tak, zobacz się. W dół. Tak, to wam pokażę, tak, ludzie. Zobaczcie, co się stało. Nie mam czucia tam. Od kolan w dół, a tutaj to normalne. To z tego podelki, ostatniego życia, co on miał powykręcane nogi, widziałeś? Od kolan, no i z kolan mu wycinali przecież. No i zobacz, mokrusieńki. Tu to nie. O kurwa, tam, nie... jak tam boli, a czemu mnie tam boli? Mnie tam nie bolało. No boli mnie kolano strasznie, jak dotykasz, a niby mnie nie bolało. Ja nie naciskam przecież. Mogę ci podnieść? Lekko chodź. No ale jak go boli, no niech podnieś troszkę. Poczekaj. Będzie mokry. A może się zasikałeś? Nie, no gdzie górę przecież ma słucha. Ale inaczej by mnie nie cisło słucha. Energia nazbierała. Nie puściłeś tego? Czego nie puściłem? Z tymi kolanami. Jeszcze jesteś coś mi winny. Materac nowy ty kupujesz. Jak Boga kocha, przesiąknięty, mokry. No to musimy to wstać i dać wszystko tam wysuszyć. Kochani, ja wołam o, jak to się mówi, o datki na nowy materac. To nie, ale tutaj. Tutaj na to jest lewo, wiesz co, Danielu, teraz tak, masz w swoim sercu miłość Bożą. Masz w swoim sercu światło. To światło i ta miłość jest uzdrawiająca. Uzdrów swoje kolana, tak żebyś mógł wstać. Gracjana zostaw. No. On wszystko ma do tego, żeby sobie zrobić te kolana. Nogi po prostu opowiadane, to jest złoki, ale jazda. No to teraz uzdrów je. Wszystko w sobie masz, co potrzeba. Tylko potrzeba wiary, że to zrobisz. I nic więcej. Ostatnio twoje nogi były wykręcone, niepotrzebne, a ty już teraz masz zdrowe nogi. To sobie musisz uświadomić. My tu musimy na góry. Słuchaj, stawaj. Tak, jutro na wycieczkę na idziemy. Na górę Boga. Będziesz znowu jeszcze Boga. Bliżej. Znowu do Boga jutro idziemy, na górę Boga. No teraz tylko do Boga. Widzisz? Dlatego tam cię ciągnie. Jak? Uzdrowisz sobie te kolana. Nogi całe sobie uzdrowisz. Wszystko w sobie masz do tego, żebyś był zdrowy. Możesz to kurwa, 2 tony waży. Ale już ruszasz.
Wiesz, jakie drogocenne twoje stopy są? Ale zobacz, jaką moc masz, że 4 tony poruszasz. No właśnie. 2 tony jedna noga, 2 tony druga noga. No już się ruszę. Ale mięśnie się trzęsą, słuchaj, także o. Wszystkie członki działają? To sprawdzimy poza kamerą. Ale już nogami ruszasz, widzisz. Ale kolana bolą, jak w życiu mnie nie bolały kolana. No tak, ale okej, ale teraz jeszcze uzdrów te kolana. Nogami już ruszasz. Rozprzestrzeń twoją energię, która masz w sercu, już. On będzie wiedział, co trzeba zrobić. No. Wszystko w sobie ma, co potrzebne. Wszystko jest fajne, tylko potrzeby ciała uniemożliwiają mi skoncentrowanie się na tym. A siku ci się chce, nie? A ty chyba, że znowu tą jazdę na czworaka. Zabiera krzesło, żebym mógł na czworaka zapierdalać. Jest na kamerze dalej, bo mnie coś tak, nagrywa cały czas. Przecież to polskim językiem aparat operują. O, już idzie. O, kochany, jak ktoś taką gimnastykę odstawiasz. Tam wodę w nas, tak? Pod łóżką. A wodę pod łóżką, no? Nie dam się, te klocki się rozchodzą, nie? O, no, ale już się podnosisz. O, super. Jezus. Jest ci lepiej jak po sesji numer 2, ale nie wiem czemu. O, kochany, lepiej jak po sesji numer 2. To te inne portki ci się przydały do zmiany teraz. Co? Musisz teraz kąpielówki, a mówiliśmy, nie? Żeby położyć tylko w majtkach. Nie chciał. Co byście... Nie chciał się przed kamerą prezentować w kąpielówkach. No. I tak przykryty. No, ja bym wiedział, co byście robili tam. A, tak, no. A jak teraz? Troszkę pić? No. Żeby dopełnić swój ten woreczek moczowy. Przepełnij pechesz. Czuję, nie wiem czemu, co jest. Ale co dziwnego tam czujesz? Nie, już to bolało mnie przez moment. Ale boli teraz? No bo tam ci wbijali tą igłę. No. W rdzeniu. Bo przynosiłeś sobie te bóle wszystkie. Kurde, tak. Przecież pamiętam, to całe życie mam spięte mięśnie szyi, nie wiadomo z czego. Nic nie robię specjalnie, ani fizycznie, ani jakiegoś zakażenia, czymś tam, czy coś. I wszystko się... pozabierałeś ze sobą. To są te wspomnienia, nie? Czy to to są? Nie, no pamięć, to jest ta pamięć karmiczna, no. Którą ma się w ciele, tak? Czyli się rodzi i tą pamięć karmiczną nosi, ale nie wie co. Potem i czemu, objawy, dlaczego, i o co chodzi. Te objawy, tak, są. Tak, objawy. Wiesz co, więcej na razie nie dawamy, nie wiem czemu. Chodź tutaj, Krasjana, dobrze. Ja powiem tak, chyba na analizę to nie mam siły. Nie, teraz nie, no troszeczkę musisz odpocząć, także no po przerwie dopiero. Po dłuższej przerwie. No. Witamy. Ale jaki ty słodki teraz jesteś. No. Cukiereczku. Kolanka z powrotem. No coś tam jest. Coś tam jest.